Ja miałem w Southampton taki moment, kiedy siedziałem sam i zamykałem się w domu. A ja jestem zupełnie inną osobą. Ja potrzebuję towarzystwa, ja potrzebuję przyjaciół dookoła siebie, rozmowy, a ja się zamykałem w sobie i nie chciałem widzieć ludzi. Nie miałem telefonu, bo to byliśmy na boisku. Wracam i telefon, już tam 5 telefonów. Prezes Southampton, agenci dzwonią. Dobra, dzwonię do prezesa. I mówi, słuchaj, przyjęliśmy obie oferty, Aston Villa i West Ham, i to od ciebie zależy, gdzie pójdziesz. Dzwoni do ciebie legenda piłki nożnej. Daje ci bardzo duże szanse na grę. Buduje cię, chce cię. Buduje cię, daje ci, dokładnie tak jak ty mówisz, daje ci pewność, że jesteś potrzebny w danym miejscu. Przysięgam, powiedziałem to, pamiętam chłopakom w szatni, nawet nie 3 sekundy, sekundę później Łukasz Fabiański dzwoni. I mówi, tutaj menadżer chciałby z tą porozmawiać. I wiesz, i nagle mówię, no nie dzwoni, nagle David mówi. Mimo wszystko czegoś mi brakowało i myślę, że teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że brakowało mi tego challenge'u. Mm. Brakowało mi tego głodu, takiej chęci udowodnienia, że wywalczę to, zrobienia sobie takiego challenge'u. Melduję się w Birmingham, gdzie spotkałem się z Janem Bednarkiem, czyli piłkarzem, którego bardzo trudno namówić na wywiad. Ale udało się i powiem tak, to była rozmowa, która mocno mnie zaskoczyła i w której bardzo odbiegliśmy od futbolu. Odważna, szczera i dojrzała. Wreszcie rozmowa, w której Jan Bednarek o pewnych sprawach mówi po raz pierwszy. Rozmowa pokazująca, że życie piłkarza wcale nie jest przezroczyste. Zaczynamy od razu od mocnego pytania, bo ono wydaje mi się chodzi, czy pytania, najpierw takiego stwierdzenia, bo ono chodzi wydaje mi się po głowach wielu, wielu ludzi, ale zacznę od takiego stwierdzenia Dariusza Dziechanowskiego. O tobie. Klasyczny przykład sportowca, który ugrzązł w samozadowoleniu i przeciętności. Wydawało się, że przenosiny do Southampton i szybkie wywalczenie miejsca w drużynie świętych to może być początek podobnej kariery jak Virgil van Dijk. Latem jednak Bednarek musiał szukać sobie nowego klubu, nie dlatego, że w Southampton zrobiło mu się za ciasno, a dlatego, że osiadł na laurach i przestał się rozwijać. Jak skomentujesz te słowa Dariusza Dziechanowskiego? A propos twojego transferu do Aston Villa, bo tak jak mówię, to będzie taki początek naszej rozmowy i pytania o to, dlaczego właśnie ten klub, dlaczego ten kierunek? No muszę pana Dariusza z całym szacunkiem do jego osiągnięć piłkarskich, wybitny reprezentant, ale no, wyprowadzić z błędu, bo rzeczywistość jest totalnie inna, zupełnie odwrotna, tak jak pan Darek powiedział, ani razu ze mną nie rozmawiał, ani razu nie zapytał. Ja też jakby nie czułem potrzeby tłumaczyć się z tego, ale prawda jest taka, że właśnie doszło do zmiany mojego klubu po to, bym mógł dalej się rozwijać, bym miał challenge w swoim życiu, bym musiał kolejny raz sam sobie udowodnić, że mogę zrobić kolejny krok w moim życiu. I myślę, że to był główny powód tego, że musiałem zmienić klub. I timing, w którym to się działo, moment może się wydawać nie najlepszy, ale ta zmiana w tym momencie mojego życia była konieczna i dla mnie nie było innego wyjścia. To nie było dla mnie sytuacji, w której ja mówiłem, może zostanę. Nie, ja po prostu musiałem odejść i robiłem wszystko, żeby do tego doszło. Oczywiście miałem z tyłu głowy, że są Mistrzostwa Świata, że jest reprezentacja Polski, ale najważniejsze, myślę, każdego z nas w naszym życiu jest to, byśmy byli szczęśliwi, by nasza rodzina była szczęśliwa, żebyśmy czerpali radę z życia i żadna inna osoba nie przeżyje ze mną tego życia. To jest moja kariera i jakby ja biorę za nią odpowiedzialność. I,
I w tym momencie uznałem ja, moi bliscy, że ten najlepszym dla mnie krokiem jest zmiana klubu. Po to po pierwsze, żeby się dalej rozwijać, żeby mieć challenge, żeby przyjść do klubu, w którym kolejny raz muszę sobie udowodnić, innym udowodnić, że wywalczę to miejsce w składzie. Ale też rodzina. Myślę, że w Southampton już miałem taki moment, w którym ja nie byłem szczęśliwy, moja rodzina nie była szczęśliwa i musieliśmy po prostu szukać kolejnego bodźca. Na pewno Southampton to jest klub, który dał mi bardzo wiele, który mi ponad 5 lat temu zaufał, ściągnął młodego, można powiedzieć, nieokiełznanego chłopaka do klubu z Premier League, najlepszej ligi świata, dali mi szansę i to jest klub, któremu ja bardzo dużo zawdzięczam, ale w każdym momencie naszego życia dochodzi do momentu, w którym potrzebujemy zmian. Ja tych zmian potrzebowałem. Nadal twierdzę, że Southampton to jest fantastyczny klub, są tam fantastyczni ludzie, ale ja doszedłem do momentu, w którym potrzebowałem czegoś innego. To nie jest tak, że tam w tym klubie było coś złego, po prostu we mnie coś się wypaliło i potrzebowałem zmiany. Czyli takiego klasycznego bodźca po prostu, tak? Żeby dokładnie. I na pewno dużo ludzi się nad tym zastanawia, ale to była dla mnie zmiana konieczna i jestem z tej zmiany bardzo zadowolony, koniec końców, bo oczywiście teraz nie gram i ktoś sobie może powiedzieć, okej, grały praktycznie przez ostatnie sezony, nadmiar tych meczów było, aż się mówiło, że za dużo tych meczów gram. Tak, ale no, to jest jakby moja droga, to jest moja kariera i ja potrzebowałem tego bodźca. I ten bodziec tutaj mam, to jest jakby od nowa zaszczepiło się we mnie to, tak jak przyszedłem na początku swojej przygody z Premier League do Southampton, że musiałem udowodnić swoją przydatność, musiałem udowodnić swoją jakość i ja musiałem ciężko pracować. To tak jak w tym momencie tutaj jest. Muszę udowodnić, muszę ciężko pracować i jestem przekonany, że prędzej czy później ja będę grał w Aston Villa. Ale tak jak powiedziałem, prędzej czy później. Ja nie wiem, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za 4 miesiące, ale wiem, że ciężką pracą, konsekwencją ja to osiągnę, bo jakby ja nie uważam, że byłem jakoś utalentowanym zawodnikiem. Wiadomo, jakiś talent do gry w piłkę miałem, ale ja uważam, że największy talent mam i miałem do ciężkiej pracy i takie we mnie jest samo zaparcie. Miałem momenty w Górniku Łęczna, że ja nie grałem. Pamiętam, dzwonił do mnie Tomek Magdziarz, mój agent, i mówił, dobra, może pójdziesz zimą do pierwszej ligi. Ja mówię, nie, ja muszę udowodnić swoją przydatność w Górniku Łęczna, bo jak ja chcę wrócić do Lecha i grać, skoro ja nie mogę grać w Górniku Łęczna? I to była moja ambicja. Tutaj dobija się, przebija się córeczka, ale spokojnie. Kibicka tutaj z tak. Szyby. I ja musiałem udowodnić swoją sobie, sam sobie, wewnątrz siebie musiałem udowodnić, że potrafię to zrobić. I myślę, że teraz jestem w tym momencie. Oczywiście ten timing nie jest najlepszy, bo są Mistrzostwa Świata, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja uważam, że zostając Southampton byłbym jeszcze w gorszej dyspozycji, na pewno mentalnej. I po prostu to było dla mnie konieczne. I teraz mimo wszystko czuję się przygotowany do Mistrzostw Świata. Tak naprawdę nie grałem, rozmawialiśmy przed chwilą, 2 miesiące. Przez ostatnie 3 lata grałem praktycznie co 3 dni. Teraz nie grałem 2 miesiące, więc to nie jest tak, że ja zapomniałem, jak się gra w piłkę. To nie jest tak, że ja nie jestem gotowy i nagle wyjdę na boisko i będę zagubiony. Po prostu jest trudniejszy dla mnie okres, ale ten trudniejszy okres moim zdaniem jest z zewnątrz, bo wewnątrz ja naprawdę jestem zadowolony i wiem, że tą ciężką pracą prędzej czy później osiągnę ten swój cel. Czyli być może też jest, Janek, tak, że ludzie patrzą tylko na liczby, ale też może dzięki takiej rozmowie poznają tak naprawdę prawdziwe powody, dlaczego niektóre zmiany dochodzą do skutku. Czyli ty tak naprawdę też wewnętrznie potrzebowałeś czegoś takiego, no bo jesteśmy tu dla kibiców i kibice często patrzą sobie na takie liczby. 34 mecze i 4 gole w poprzednim sezonie. Wcześniej 42, 39, 27. Czego taki zawodnik może chcieć? Dlaczego chce zmieniać klub, w którym jest właściwie podstawowym piłkarzem? I oczywiście teraz po tych 2 miesiącach mówią, no to jest totalnie bez sensu. Przecież poszedł do miejsca, w którym ma mniejsze szanse, żeby się pokazać, a jeszcze za moment mundial. No właśnie to jest to, że to jest moja kariera, przeżywam ją ja sam, wewnątrz siebie i najważniejsze jest moje dobro, moje rodziny i w tym momencie to było dla mnie najważniejsze, żeby zmienić ten klub, żeby dostać kolejny bodziec do gry i mieć challenge w życiu, bo
Mi się wydaje, że w naszej karierze, czy w naszym życiu ogólnie, jeżeli my stoimy w miejscu, to tak naprawdę idziemy w dół i się nie rozwijamy. I tak jak pan Dziaganowski powiedział, że zmieniłem ten klub właśnie idąc w dół, czy jestem leniwy, to właśnie, no nie, to nie jest tak. Zrobiłem to właśnie, wręcz przeciwnie, być może odwrotnie. Wyszedłeś ze swojej de facto Dokładnie, strefy komfortu, bo patrząc tak, po liczbach... Dokładnie, to jest wyjście ze swojej strefy komfortu, bo no, myślę, że lepiej tego nie mogłeś ująć. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu i ja też, będąc jeszcze w Southampton, sam tego jakby nie mogłem do końca zrozumieć, musiałem sobie to tłumaczyć i jakby sam to przetrawić, że no, miałem wszystko, tak jak mówisz, gram w najlepszej lidze świata, występuję w każdym spotkaniu, mam zdrową rodzinę, czyli mam wszystko, czego człowiek może oczekiwać, ale jednak mimo wszystko czegoś mi brakowało i myślę, że teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że brakowało mi tego challenge'u, brakowało mi tego, tego głodu, takiej chęci udowodnienia, że wywalczę to, zrobienia sobie takiego challenge'u. I myślę, że to się stało w najlepszym dla mnie momencie. Oczywiście osobiście są Mistrzostwa Świata, jest drużyna narodowa, co jest dla mnie też bardzo ważne, ale patrząc na mnie jako Jana Bednarka, to była dla mnie konieczność i musiałem to zrobić. Musiałem to zrobić, bo później byłoby tylko gorzej. Wracałem do domu nieszczęśliwy, zły, tak naprawdę żona, dziecko, oni też to odczuwali, bo po prostu nie byłem prawdziwym sobą. Można powiedzieć, byłem takim zombie, nie będąc sobą, a teraz po prostu wrócił stary Janek, jestem zadowolony, szczęśliwy i głodny takiego udowodnienia, że mogę, ale najważniejsze, że chcę to udowodnić sobie. Oczywiście jest grono ekspertów, dziennikarzy, kibiców, każdy ma swoje ale zdanie. Ale widzą tylko powierzchnię. Dokładnie, dlatego też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zdecydowałem się, żeby powiedzieć o tym, bo każdy ma inny punkt widzenia i to jest mój i myślę, że trochę większej ilości osób to otworzy oczy, no dlaczego tak się stało. A mówiąc wprost, miałeś taki poważny mentalny już dołek w tamtym momencie? No, było bardzo ciężko, no, ja ci powiem, naprawdę było ciężko i wiesz, tak jak tobie mówię, to nie jest tak, że ja sobie chciałem zmienić klub, bo sobie wymyśliłem, że to jest... To po prostu nie było innego wyjścia. Dla mnie to był mentalnie okrutnie trudny czas i ja tego jakby nie mogłem zrozumieć. Tak jak tobie powiedziałem, miałem wszystko, co Jan Bednarek, 15-letni, 16-letni, nawet sobie nie mógł wymarzyć, bo ja nawet... Dla mnie marzeniem było granie w reprezentacji Polski, ale ja nawet w moich marzeniach nie było gra w Premier League. Jesteś najskuteczniejszym Polakiem w Premier League, choć jesteś obrońcą. Masz 150 ponad spotkań w Southampton. I wiesz, i ja nie mogłem sobie tego wyobrazić, więc z perspektywy czasu, jak ja bym patrzył, to mówię, kurde, czego ty chcesz jeszcze więcej od życia? Ale nie mogę, po prostu dla mnie to był moment, w którym nie mogłem postąpić inaczej, musiałem zmienić klub i dla mojego dobra mentalnego nie było innego rozwiązania. Po prostu nie było innego rozwiązania. I musiałem do tego dojść i jakby dojrzałem do tego, próbowałem, też rozmawiałem z właścicielem Southampton, z prezesem, bardzo byli pomocni, bo powiedziałem o całej sytuacji, byli pomocni, próbowaliśmy, ale wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepsze dla mnie będzie to, żeby zmienić, dostać nowy bodziec i też jestem jemu za to, muszę powiedzieć, bardzo wdzięczny, bo też zrobił wszystko, by mi w tym pomóc, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Oczywiście nie było trudne, bo też mieli jako klub swoje warunki, ale jako osoba, jako takie wykazał się bardzo dużą empatią i myślę, że jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie nie było z punktu mentalnego, z punktu jakby zdrowia mentalnego, nie było innego rozwiązania. Musiałem do tego dojść, bo wiedziałem, że ja męczę się sam w sobie, wiedziałem, że ludzie dookoła się męczą, bo ja nie byłem prawdziwym Janem Bednarkiem, który jest radosny, który wstaje, jest szczęśliwy. Byłem zupełnie inną osobą i musiałem tej zmiany dokonać. A to zapytam po prostu może wprost. Nie wiem, ty wyczuwałeś, że to albo to może było jakiś taki stan już depresyjny wręcz? Czy to jest, wiesz, za duże ja nie, słowo? Ja nie chcę definiować tego. Oczywiście dużo ludzi ma depresję. Ja nie wiem, czy ja miałem depresję, ale miałem problem. Źle się czułeś. Miałem problem się źle czułeś. I nie było innego rozwiązania. Ja po prostu... To była dla mnie jedyna opcja i musiałem jej dokonać, bo
wiesz, pracowałem z psychologiem i bardzo mi pomógł i on po prostu, to było dla nas jedyne rozwiązanie. To też nie jest tak, że ja sobie sam usiadłem i mówię, nie no, ja muszę zmienić klub, tylko to też jest rozmowa z bliskimi, jest rozmowa z fachowcami i po prostu to było jedyne rozwiązanie. Ja nie chcę mówić, czy to była depresja, może to była, jakby nie starałem się szukać diagnozy, nie starałem się siedzieć w tym problemie, tylko my staraliśmy się szukać rozwiązania w tym problemie i no i uznaliśmy, że to jest jedyne rozwiązanie i do tego dążyliśmy. Tyle. Myślę, że ludzie w życiu mają większe problemy niż jasne. Ja, mają dużo trudniejszą sytuację, ale to był mój problem i ja nie sądzę, że ja muszę narzekać, muszę mówić, jak to mi ciężko i jaki ja jestem biedny. Nie, to zupełnie nie, ale oczywiście był problem i czas leczy rany i w tym momencie jest już dużo lepiej i dzięki temu idę do przodu i jestem szczęśliwy. Można to porównać do może takiego stanu, nie wiem, siedzimy w pięknym salonie, w pięknym pokoju, ale w nim też może zrobić się po prostu duszno. Potrzebowałeś takiego przewietrzenia w swoim życiu, po prostu no, wpuszczenia takiej dobrej dozy świeżego, mocnego powietrza. Zdecydowanie. Myślę, że ja miałem w Southampton taki moment, kiedy Julia była w ciąży, kiedy później była trochę w Polsce, trochę w Anglii, jak malutka była jeszcze mała. Siedziałem sam i zamykałem się w domu. A ja jestem zupełnie inną osobą. Ja potrzebuję towarzystwa, ja potrzebuję przyjaciół dookoła siebie, rozmowy, a ja się zamykałem w sobie i nie chciałem widzieć ludzi. I to był, no to był znak, że coś jest nie tak. I krok po kroku trzeba to naprawiać, trzeba było czynić różne kroki i jest dużo lepiej. I ja myślę, że tak też było. Ale już tego nie ma. To już poszło i dlatego uważam, że mimo tego, że nie gram, była to dla mnie wspaniała decyzja, że zmieniłem klub, że dostałem nowy bodziec, że jestem w innym miejscu i to jest to, co ja czuję. Każdy inny może mieć odrębne zdanie, każdy inny może się łapać za głowę, ale do koniec końców no to jest moje życie, ja nim żyję i ja za 40-50 lat, kiedy już będę na końcu swojego życia, będę z niego zadowolony, bo nikt za mnie tego życia nie przeżyje. I myślę, że to jest też najważniejsze. Oczywiście opinia ekspertów, konstruktywna krytyka osób, na których zdaniu mi zależy, jest bardzo ważna, bo dzięki temu mogę się stać lepszym zawodnikiem, lepszym człowiekiem i warto wysłuchać bardziej ludzi doświadczonych od siebie, mądrzejszych, ale no nikt tego życia za mnie nie przeżyje, nikt nie będzie Janem Bednarkiem, nikt nie rozegra za mnie meczu, nikt nie przeżyje za mnie życia. Także oczywiście trzeba tych ludzi słuchać, trzeba liczyć się z opinią innych, ale trzeba mieć własny rozum i słuchać tego wewnętrznego siebie najbardziej, bo myślę, że to jest najważniejsze. Wiesz, wydaje mi się, że będąc też, mam nadzieję, jednym z ekspertów, my widzimy jednak tylko ten wierzchołek waszego życia, wierzchołek góry lodowej, mecz, statystyki i to właściwie wszystko. Czasami chyba może warto rozmawiać i właśnie przedstawić nawet panu Dziekanowskiemu. Może on też usłyszy tę rozmowę i spojrzy też na sprawę inaczej. Może nie miał złych zamiarów, to jest ostry felieton, ale na końcu no nie wie, nie zna powodów. Nie, wiesz co? To też nie jest tak, ja nie chcę, ja totalnie nie uważam, że my mamy najlepszy zawód na świecie. Słuchaj, no każdy z nas, jeżeli jest, jak byłem mały, piłka nożna, grasz w piłkę nożną, lubisz, kochasz to robić, wychodzisz z kolegami, grasz mecze, osiedle na osiedle, jest wspaniale. I to się staje twoim zawodem, czyli jedziesz do klubu i to jest twoja pasja, zawód, zarabiasz za to ogromne pieniądze, no nie ma lepszego życia, ale pojawiają się u każdego z nas problemy i myślę, że tak jak ty powiedziałeś, w dzisiejszych czasach piłka to nie tylko rozegranie meczu, ale mimo wszystko rywalizacja jest tak duża. Przez ona wykańcza też w pewien sposób? Wiesz co, ja myślę, że rywalizacja to jest coś, co ludzi napędza. Myślę, że w dzisiejszych czasach największym problemem są social media, ta łatwość, ta możliwość obrażania innej osoby, bo ludzie, którzy oglądają mecze, którzy są kibicami, ekspertami, no myślę, że ekspertami troszkę inaczej, bo większość z tych naszych ekspertów to ogólnie światowy ekspert, gra w piłkę, więc rozumie to, ale
Każdy z nas ma problemy, każdy z nas może mieć gorszy dzień. Ja myślę, że każdy z nas chce wygrać mecz. Grając, nie wiem, w sobotę, w niedzielę, każdy z nas chce wyjść na boisko, wygrać mecz. Ale tak samo jak my chcemy go wygrać, przeciwnik ma takie same zamiary i może się po prostu okazać lepszy, możemy mieć gorszy dzień, możemy popełnić błąd, bo też jesteśmy ludźmi. I myślę, że to jest jakby troszkę wyłączone z tego. Każdy ocenia się z perspektywy meczu, z perspektywy tego, co się dzieje podczas tych 90 minut, ale no to jest troszkę inaczej. No, ludzie mają emocje. W dzisiejszych czasach myślę, że największe problemy są te social media, że jest ta łatwa możliwość obrażenia innej osoby, bo najłatwiej jest napisać, że jesteś najgorszy. To jest oczywiście łagodne określenie, są dużo gorsze rzeczy i myślę, że trzeba z tym walczyć. Trzeba nie dawać tak łatwej możliwości innym ludziom, bo my też mamy emocje, mamy też uczucia i tak jak powiedziałem o swoich uczuciach jako ja, dlaczego musiałem zmienić klub, to tak myślę, że każdy z piłkarzy jest ambitny, każdy z piłkarzy chce wygrać mecz, każdy z piłkarzy po meczu przegranym nie może spać, po niewykorzystanej sytuacji nie może spać, po popełnionym błędzie nie może spać i to dodatkowe obrażenie nic nie daje, tak naprawdę myślę, że tylko jeszcze utrudnia. No to jest życie. To jest życie i myślę, że my jako profesjonaliści musimy mieć umiejętność jak najlepszego wyłączenia się z tego. Myślę, że to jest najważniejsze. To nie jest łatwe. Mój przyjaciel Łukasz Trałka zawsze podaje mi ten przykład. Chyba kiedyś o tym tobie mówiłem, że na 100 komentarzy 99 będzie pozytywnych, jeden negatywny i nie zapamiętasz tych pozytywnych, tylko ten jeden negatywny zostanie w tobie głowie. I myślę, że dlatego my musimy mieć tę umiejętność wyłączenia się, po prostu nie czytać tego, żyć własnym życiem, liczyć się opinią ludzi, na których zdaniu nam zależy i to jest, myślę, najważniejsze. Wiesz, jest jeszcze taka druga, nawet nie teoria, tylko mechanizm po prostu, że jak zagrasz dobry mecz, ani wybitny, ani bardzo zły, fatalny, nie popełnisz żadnego błędu, to mało kto się odezwie, ale kiedy no właśnie stanie się coś złego, nawet jedna akcja, to od razu masz niesamowity ten negatywny oddźwięk. I on też, myślę, nie tylko w piłce, ogólnie przytłacza, że kiedy jest dobrze, kiedy wykonujesz poprawnie swoją robotę, to nikt się raczej nie pochwali, ale oddźwięk negatywny jest po prostu inaczej. Jest wielu chętnych do krytykowania, a mało ludzi, żeby po prostu cię nawet nie chwalić, czy napisać, o, to był dobry mecz. Generalnie częściej odzywają się ludzie, którzy uwielbiają kogoś skrytykować, bo mogą, tak? Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę krytyka jest modna, prawda? Mhm. Ten hejt no, jest, tak jak powiedziałem, łatwo dostępny. Ja myślę, że każdy z piłkarzy wie, ja wiem, kiedy zagrałem dobry mecz, kiedy zagrałem zły mecz. I trudno też skupiać się na tym, myśleć o tym, no bo my byśmy zwariowali. Kiedy gramy co 3 dni mecz, trzeba w pewnym momencie się od tego odłączyć, skupić się na regeneracji. Myślę, że grając bardzo często trzeba mieć możliwość jak najszybciej regeneracji głowy, bo myślę, że organizm się szybko regeneruje. Ciało bardzo szybko jest. W dzisiejszych czasach są możliwości, są fizjoterapeuci, najlepsze jakby sprzęty, jesteśmy w stanie się bardzo szybko regenerować, ale głowa to jest, mi się wydaje, jakby taka umiejętność, którą trzeba wypracować. I mało tego, myślę, przecież nawet głowa jest w stanie po prostu sprawić, że nie możesz się fizycznie zregenerować, bo na przykład nie pójdziesz spać. Będziesz po prostu myślał i ten potok myśli w twojej głowie po prostu nie pozwala. Słuchaj, to są emocje. Nie pozwala ci zasnąć. Myślę, że każdy z piłkarzy odczuwa stres przed meczem. Większy, mniejszy. Jeżeli gra się bardzo dużą ilość meczów, to jest się do tego przyzwyczajonym, ale każdy ma stres, jest adrenalina. Większość piłkarzy po meczach nie może spać. Jest taki wysoki poziom adrenaliny, że po prostu są bezsenne noce i to jest zupełnie normalne. Myślę, że każdy z nas jest do tego przyzwyczajony, ale tak jest. I no, tak jak powiedziałeś, ta umiejętność regeneracji, ta umiejętność wyłączenia głowy, ale to tak jak powiedziałem o tym śnie, że po meczach z reguły nie da się spać, to tylko pokazuje, jak dużo emocji kosztuje mecz, jak dużo adrenaliny w nas buzuje. To jest jakby niesamowity moment, kiedy
przychodzisz do domu, do pokoju po meczu i chcesz zasnąć, zamykasz oczy i grasz drugi mecz. Tak naprawdę wszystkie sytuacje meczowe, boiskowe, masz taki flashback. Wszystko wraca i oglądasz jeszcze raz na ten mecz, czy mogłeś zrobić tak, czy rozegrać tak. I to jest, powiem Ci, bardzo trudne, żeby po prostu wyłączyć to. Nie da się, czasami się nie da i większość piłkarzy nie może spać. Ja też po prostu, no, to nie są moje najlepsze noce, muszę przyznać, dzień po meczu, ale też dzień przed meczem dużo ludzi nie może spać. To nie jest tak, że piłkarze... Rozkminiasz już sobie mecz w głowie też? Wiesz co, analizujesz, nie, co możesz zrobić? Ja akurat już jakby... To nie jest tak, że każdej nocy przed meczem śpię dobrze, ale zrozumiałem w mojej głowie, że to jest normalne. Że jak miałem, pamiętam, kiedy zaczynałem grać z Southampton, to wiesz, no, dużo bardziej się stresowałem, bo to byłem jeszcze dużo młodszy, mniej doświadczony, dopiero taki żółciolek wchodził do Premier League i wiesz, no nie wiem, grałem w Chelsea i robiło wrażenie, że jest Hazard z przodu, top piłkarze. No i na pewno mniej spałem, bardziej to przeżywałem i ja zauważyłem, że grałem bardzo dobre mecze po tym, nie po nieprzespanej nocy, więc dla mnie to był tylko przykład, że nie ma się tym co przejmować, że jeżeli ty nie możesz spać, to mimo wszystko organizm w jakiś sposób przygotowuje ciebie do tego spotkania. I to jest normalne i wiesz, dochodzisz do momentu, w którym nie możesz zasnąć przed meczem, zamykasz oczy i nie wiem, są emocje i tak dalej i zaczynasz się stresować tym, że nie będziesz mógł spać przed meczem. I co wtedy? Nie będziesz przygotowany, źle zagrasz. Właśnie moim zdaniem w tym momencie trzeba się rozluźnić, zrelaksować i mówić, no okej, no nie mogę spać, to sobie będę leżał, odpoczywał i prędzej czy później zasnę. No nie da się tak, że nie prześpisz całej nocy, prędzej czy później zaśniesz, więc dla mnie to jest już coś normalnego i jakby to mnie nie stresuje. Dla mnie teraz oczywiście jest dużo łatwiej, już nie, normalnie mogę spać przed meczami, ale nawet jeżeli jest jakiś problem, to po prostu tak ma być i ja sobie z tym poradzę. Tak po takim 0-9 na przykład na Old Trafford, chociażby, jak wtedy zasnąć? To jest chyba już też... Co, wtedy to już się po prostu musisz wyłączyć, no to nie jest... To już jest inny level? Wiesz co, no to jest trudne, no wiesz, to jest wstyd. To jest jedyne słowo, które możecie opisać. Nie, są jeszcze jedno. Wstyd i bezradność. Bo to nie jest tak, wiesz, wchodzisz na ten mecz, ja ostatnio właśnie z kimś tutaj zastanowili o tym rozmawiałem, bo jak ktoś mi powiedział przegrać 9-0, to jest trudne. Na takim poziomie, kiedy jest, no nie jest jakaś, wiadomo, Manchester United to jest dużo lepszy klub. Tak, ale pamiętam, przepraszam, że się też wtrącę, a potem wychodzicie na mecz, nie wiem, z Liverpoolem, czyli z kolejnym fenomenalnym klubem i potraficie z wygrać. Takim zespołem wygrać. Nie jesteście beznadziejnymi piłkarzami, ale wiesz co, dzieje się coś takiego, że trudno to wytłumaczyć. No wiesz, dużo ludzi mnie pytało, jak możecie przegrać 9-0, wiesz, chłopacy na kadrze, to jest... No, no tak, wróciłeś jest. Przed dziesiątą, coś. Wiesz, ten, to jest tak, takie... Tak. Ja to opisuję, że nie jesteś w stanie tego powstrzymać. To po prostu leci już czas, jak, tak. Czas leci najwolniej, jak się, nie da się, żeby i sekunda leciała dłużej. Tak. I każda sytuacja śmierdzi golem. Każda sytuacja śmierdzi golem. I ty mówisz, i wiesz, my mamy już tak, że dobra, mówisz 3, 4, 5. I mówisz, dobra, panowie, wszyscy razem, nie róbmy nic. Nagle, wiesz, strzał z dystansu w okienko, jakieś rzeczy, które się w ogóle nie dzieją. I kolejny gol, kolejny. Patrzysz, jest 6-0 i mówisz, jeszcze 15 minut. I mówisz, bo wiesz, nie jesteś w stanie tego zatrzymać. To ciężkie to jest do opisania, ale nie jesteś w stanie... I to jest, korkociąg taki to po już prostu. Idzie, to już idzie i to jest trudne. No i wiesz, jest wstyd, ale no tak, jeden mecz nie czyni cię najlepszym piłkarzem na świecie, ale jeden też zły mecz nie czyni cię najgorszym piłkarzem na świecie. Trzeba utrzymać ten balans i ostatnio też usłyszałem fajne zdanie, że żeby nie zmieniać się, kiedy jest hype i nie zmieniać się, kiedy jest źle. Żeby zawsze robić to samo, żeby zawsze tak samo się zachowywać i myślę, że w tej sytuacji no, to było najważniejsze. Oczywiście no, są różne myśli. No, pamiętam, przegraliśmy ten pierwszy mecz z Leicester 9-0. To następne dwa mecze mieliśmy dwa razy Manchester City na wyjeździe. No to co sobie myślisz, kiedy to jest to City, które zdobyło w tym sezonie 100 punktów. No i sobie myślisz, no dobra, Leicester u siebie 9-0 i dwa razy na wyjeździe City. No to wiesz, jakie masz myśli w głowie. I to jest najtrudniejsze, wyłączyć to. Jakby, okej, trzeba w grupie usiąść, powiedzieć, panowie, jakby podstawy, czyli nie kombinujemy, gramy prostą piłkę. No musisz iść na przetrwanie, bo to trzeba krok po kroczku budować. Pamiętam kiedyś
z Górnikiem Łęczna byliśmy na wyjeździe Korona Kielce mecz. I mieliśmy taki trudny okres i pamiętam, trenerem wtedy został Andrzej Rybarski. Był asystentem trenera Szatałowa i przegrywaliśmy te mecze i on tak przed meczem mówi: panowie, naszym celem jest remis dzisiaj, żebyśmy, to będzie dobry krok. Wiadomo, chcemy wygrać, ale remis będzie dobrym krokiem, takim małym krokiem, żeby iść w górę, w górę, w górę. I ja tak wtedy byłem, no, żółtodziób, młody, doświadczeni zawodnicy dookoła. Ja mówię, kurczę, bardziej zawsze mi się wydawało, że zawsze, żeby wygrać gra się mecz, żeby zdobyć trzy punkty. Trochę, no. Ale z perspektywy czasu jemu chodziło o to, żebyśmy my małymi kroczkami, małą łyżeczką szli do góry. Mimo wszystko małymi, ale kroczkami, które powodują, że idziemy w stronę, w którą chcemy iść. Ciężko jest zrobić jeden duży krok, bo można zrobić później dwa w tył, więc z perspektywy czasu jakby zrozumiałem, o co mu wtedy chodziło, żeby wrócić do tych postaw, żeby robić te rzeczy proste, ale dobrze i żeby zdobyć chociaż punkt, później celować w trzy punkty i tak krok po kroku, żeby ta drużyna rosła. I myślę, że no, po tych 9-0, wiesz, ja się już nie śmieję się, ale no to jest doświadczenie, które no mam nadzieję już więcej razy w życiu nie przeżyję. Są trudne momenty, ale to jest piłka nożna. Za to ją kochamy, za to ją nienawidzimy, cierpimy. I tak z perspektywy, wiesz co, to nie była moja największa porażka, najgorsza okay. porażka. Jak już tak ci mówię, to dla mnie moją największą porażką, po której nie mogłem tego przeżyć. Ja po prostu myślałem, że moje życie się kończy i to było coś dla mnie najgorszego na świecie. Obudzić się dzień po porażce z Arką Gdynia w Pucharze Polski z Lechem Poznań. Ja do dziś nie wiem, jak tego meczu nie wygraliśmy, jak my nie zdobyliśmy tego pucharu. I to jest dla mnie, jak ja myślę o tym, to nie mieści mi się to w głowie, ciarki mi przechodzą i to jest dla mnie coś najgorszego na świecie. Porażka z Arką Gdynia i pamiętam, ja obudziłem się następnego dnia rano i ja po prostu mi było wstyd. Mi było tak wstyd. Ja szedłem do parku, pamiętam, mieszkałem przy stadionie na Marcelinie. Poznaniacy będą wiedzieć, o co chodzi. Ja po prostu założyłem kaptur, tylko żeby mnie nie było widać i byłem na spacerze, chyba z 2 godziny chodziłem po lesie, gdzie ja nie lubię spacerować. I po prostu myślałem, mówię, co się wydarzyło. I ja mówię, to jest niemożliwe. Nie mogłem tego przeżyć, bo mi się to w głowie nie mieściło. I myślę, że to była taka najgorsza porażka, której jakby przeżyć nie mogłem. Wiesz co, wydaje mi się, że też dlatego, że gdy przegrywasz 0-9, jest to sprawa już absolutnie jasna, jednowymiarowa, przesądzona. Czy to będzie 0-7, 0-8, 0-9, nie ma już znaczenia. A to byliście klubem de facto lepszym na PGE Narodowym. I właśnie. Wiesz, to jest tak, jakby porównać, nie wiem, do MMA czy boksu, że tu nie wiadomo, co się stało po prostu. 0-9, to jesteś bity przez 3 tak, rundy, po 5 minut. Nie ma znaczenia. I, to już i po prostu jesteś mogło być 0-3 czy 0-4. Przegrywasz. Ale to jest tak, jakbyś, wiesz, my mieliśmy, pamiętam, jeszcze wtedy tyle sytuacji. W 90. pamiętam, Radziu Majewski miał taką setę z 2 metrów chyba do pustej bramki trafiliśmy. Po prostu to był dzień, w którym nie chciało wpaść nic. I pewnie z 10 meczów byśmy grali. No to był ten finał, co Siemaszko strzelił. Siemaszko tak, z głowy strzelił. Tak. I to jeszcze z głowy, Siemaszko. No jeszcze jak, dobra. Nie wracajmy do tego, bo to jest okay. bolesne. No ale właśnie o to mi chodzi, że tak jak ty mówisz, to tak jak porównać do walki, że no, wygrywamy 3 rundy, bijemy i w ostatniej sekundzie dostajemy knockout. I to najbardziej boli, wiesz. Zdecydowanie. Ale to jest życie. No. To jest życie, za nas nie wybiera. Trzeba to przetrawić. Myślę, że najgorzej to ma Łukasz Trałka, bo 3 razy grał w pucharze i 3 razy przegrał. No, Łukasz to mój przyjaciel i mamy super relacje. On też jest jakby ważną osobą, codziennie rozmawiamy. Super kontakt mamy i ja myślę, że on też wie z perspektywy czasu, że to był jego największy błąd, że on był zamknięty na media, nie rozmawiał i teraz, kiedy wiesz, stał się ekspertem, komentuje mecze, ludzie poznają, że jakby on jest zupełnie inną osobą, niż mieli o niej spojrzenie. I myślę, że on z perspektywy czasu też jakby nie poprzecinał pewnych spraw. Tak, po prostu tak, wiesz, ja teraz powiedziałem, co ja czuję, dlaczego zmieniłem klub i dlaczego to się stało, to myślę, że on też w wielu sytuacjach po prostu no mógłby powiedzieć, co czuje, jak on widzi sytuację, wiesz, jak były te sytuacje, wiesz, jak były te momenty w Lechu, kiedy mówili, że on zwalnia trenerów. No przecież to była największa głupota na świecie. Każdy z trenerów, z każdym z trenerów miał super kontakt.
każdy z trenerów go cenił, no to wiesz, to jak ludzie będąc w środku widzą tę sytuację i nagle czytasz sobie, że on zwalnia trenera, to mówisz, to jest niemożliwe, ale on w tamtym momencie nie czuł potrzeby, bo wiedział, że to jest nieprawda i on jakby sugerował się opinią, jakby zależało mu na opinii osób, które są dookoła Jasne. Niego i w tym momencie on pewnie z perspektywy czasu, nie pewnie, ale na pewno z perspektywy czasu trochę tego żałuje, że po prostu nie powiedział, co czuje, ale on dzisiaj jest szczęśliwy, odnalazł, można powiedzieć, swoje drugie powołanie. I nie zwalnia trenerów, bo komentując mecze Ciężko Ligi zwolnić. Konferencji Europy przynosi sukcesy, szczęście. Tak, sukcesy, 3-0 teraz. Tak. No tak, i widzisz, i to jest, myślę, wydaje takie też fajne podsumowanie, że warto czasem powiedzieć, czasem pokazać swoje zdanie, opinie i dzięki temu ludzie też Ciebie poznają trochę od środka. Tak, zdecydowanie warto rozmawiać i myślę, że ta perspektywa faktycznie, jeżeli ktoś obejrzy ten wywiad, to będzie miał mimo wszystko trochę inne podejście, inną perspektywę. No dobrze, Janek, już wiemy, dlaczego Ty chciałeś zmienić Southampton, ale bardzo interesuje mnie z perspektywy transferowej ten deadline day. Z reguły się grosikiem interesowaliśmy w ostatni dzień okna transferowego. Przynosił sporo emocji, ale tym razem to Ty byłeś takim głównym bohaterem, reprezentant Polski i duży transfer. Ostatecznie wypożyczenie do Aston Villa, bardzo znanego, renomowanego klubu w Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie gdzieś na drugiej szali był West Ham United. Więc opowiedz nam po prostu, co działo się w te ostatnie dni okienka. Wiesz co, to był bardzo, powiem Ci szczerze, że ja czułem, że jestem strasznie zmęczony i też mówię, dobra, ciężko trenuję, ale mówię, to nie o to chodzi. I też zrozumiałem, że to jest jakby mega stresująca sytuacja, właśnie tak jak Ty mówiłeś, że ta głowa musi odpoczywać, to mnie ta głowa w tym momencie, kiedy jakby rozwiązywały się te sytuacje z transferem, powodowała, że czułem się bardzo zmęczony. Ten stres jakby taki, bardzo zależało mi na tym, żeby zmienić ten klub, żeby koniec końców zakończyło się do dobrze. No i było dużo emocji. Muszę przyznać, że to był taki roller coaster, bo prawdziwy deadline day. Okienko. To naprawdę muszę przyznać, że to był prawdziwy deadline day. To był dla mnie szok był, bo dzień przed meczem, dzień przed zamknięciem okienka transferowego moi agenci rozmawiali z właścicielem West Hamu. Zasypiałem, pamiętam 24, dostaję wiadomość od Tomka Magdziarza, wszystko dogadane z West Hamem, jutro o 10 rano dogadane wszystko i jedziesz do West Hamu. Ja mówię, no super, wiesz, wcześniej jeszcze muszę dodać, że była Aston Villa tydzień przed okienkiem, zamknięciem okienka transferowego, rozmawiałem ze Stevenem Gerrardem, zadzwonił do mnie, powiedział, że bardzo mi chcą, że będą rozmawiać z Southampton. No i tam prowadzili negocjacje i takie, no prowadzili po prostu negocjacje. Nie. Tak, ja to pamiętam, wtrącę się nawet, bo mam ten program Okno Transferowe i gdzieś też udało mi się dowiedzieć, że to jest Aston Villa, ale później to chyba na 2 tygodnie, to było bardzo długo, żeby już wyrażali Możliwe. Tobą zainteresowanie. Wiesz co, oni, później to chyba to były tak, że negocjacje, Southampton jakieś tam warunki, oni trochę tak na przeczekanie to wzięli i czekali. I wiesz, i ja mówię, no okej, jest Aston Villa i zadzwonił do mnie wtedy Steven Gerrard. Rozmawialiśmy, powiedział, że bardzo mi chce, że podoba mi się, spełnią jakby wymogi, które, no taka myślę, że fajna, szczera rozmowa. No i okej, porozmawialiśmy i okej. No i dzień przed okienkiem, zamknięciem okienka transferowego, już 24 pisze do mnie Tomek, wszystko dogadane z West Hamem, West Ham. No super, no to się pakuje i jadę. 8:30 rano staję, wiadomość. Jeszcze musimy chwilę poczekać, jeszcze coś tutaj czekają, negocjują z Southampton. No, mówię, no dobra, no to niech negocjują i wiesz, już tak. Bo Southampton też chyba chciało jakieś pieniądze za tak, wypożyczenie. Tak, no tak, bo to jest, no było zapłata za wypożyczenie, już tam ja nie chcę wchodzić, szczególnie to nie ma sprawy, sensu, tak. To nie są moje sprawy, to między klubami. Tam oczywiście to było płatne. No i godzina 10, nic, nie ma informacji. No i 11 godzina już, wiesz, normalnie pojechałem do klubu, do Southampton, trening, mieliśmy chyba lekki trening. To 2 dni do meczu, to tam. A głowa wtedy dopiero musiała i ci słuchaj, pracować. Nie miałem telefonu, bo to byliśmy na boisku. Wracam i telefon, już tam 5 telefonów. Prezes Southampton, agenci dzwonią. Dobra, dzwonię do prezesa. I mówi, słuchaj, przyjęliśmy obie oferty, Aston Villa i West Ham. I to od ciebie zależy, gdzie pójdziesz. To jest zupełnie, nam jest bez różnicy.
gdziekolwiek chcesz iść, tam cię puszczamy. No to super, no ale mówię, i co teraz? Może łatwiej byłoby mieć tylko jedną. Właśnie o to chodzi, że wiesz, jak, dla mnie oba kluby są top. W Anglii oba kluby... No wielkie marki mają wielkie marki bazę i dla mnie... Nawet barwy trochę. Wiesz, nie było jakby w tym momencie znaczenia, w sensie dzień przed tym okienkiem, czy dwa dni przed zamknięciem okienka, mówię do Tomka, do Łukasza, mówię do brata, nawet rozmawiałem, czy z tatą, czy z Julią, mówię gdziekolwiek, w sensie albo West Ham, albo Aston Villa i ja będę super szczęśliwy. I nagle w ostatni dzień okienka się okazuje, że muszę jeden z dwóch wybrać. I ja mówię, ja cię kręcę, co teraz? No i dobra, no i wiesz, zaczęły się telefony, rozmowy, co zrobić, jak zrobić, dzwoni Steven Gerrard. Nie, słuchaj, nie, to nie było tak, że dzwoni Steven Gerrard, jest wiadomość, SMS. Wiesz, milion wiadomości już na tym telefonie, Julia, Tomek, Łukasz, brat, tata, wszyscy dzwonią, gdzie idziesz, co robisz? SMS, WhatsApp. Cześć, z tej strony Steven Gerrard, zadzwoń proszę. No i no dobra, to dzwonię. No i wiesz, i on dzwoni i mówi, słuchaj, bardzo cię chcemy. No mogę ci powiedzieć, że no tutaj będziesz u nas grał. Mm. On mi mówi, wiesz, Steven Gerrard do ciebie sam dzwoni drugi raz już i mówi, będziesz u nas grał. Chcemy ciebie, potrzebujemy ciebie i mogę ci zagwarantować, że będziesz u nas grał. No to, wiesz, zbudował cię tak, no mówiąc wprost, brutalnie. Dzwoni do ciebie legenda piłki nożnej. To nie, że legenda, nie wiem, klubu, legenda Anglii. Większość ludzi na świecie wie, kto to jest Steven Gerrard. Dzwoni do ciebie taka osoba i mówi, no gwarantuję ci, że wiesz, nigdy nie zagwarantuję ci na 100%, no bo okazało się... Jasna sprawa, coś wiesz. Innego, no, ale daje ci bardzo duże szanse na grę. Buduje cię, chce cię. No buduje cię, tak? Daje ci, dokładnie tak jak ty mówisz, daje ci pewność, że jesteś potrzebny w danym miejscu. Tak, i chyba to było szczere, prawda? Bardzo szczere. No, wiesz, nie da się takich rzeczy wiesz co, wydaje mi się, że sytuacje się, wiesz, trochę inaczej potoczyły, bo tutaj zawodnicy z Willi dobrze grali, no też wiesz, trener nie zmieni zawodnika bez powodu, no, musi mieć jakiś powód i oni też nie dawali do tego powodu. Sytuacja się tak potoczyła, że... W międzyczasie prostu, była też jeszcze chyba tam przerwa, śmierć królowej, wiesz, dużo rzeczy się takich działo. Spotkanie z Southampton. No wiesz, nie złożyło się tak, jak być powinno i wiesz, i... Ja jestem przekonany, że trener miał szczere intencje i ja myślę, nawet teraz jestem wdzięczny, żeby tu sprowadził, bo to jest dla mnie, uważam, bardzo dobry krok. Ale wiesz, wracając, dzwoni do ciebie Steven Gerrard, mówi, będziesz grał, zapraszam cię tutaj, chcemy cię. I wiesz, i siedziałem w szatni Southampton i był James Ward-Prowse, Theo Walcott i Willy Caballero, no doświadczeni zawodnicy, którzy trochę życia widzieli, też z nimi rozmawiałem, mówią super, Aston Villa, super klub, wiesz. Dla mnie to były osoby, z którymi bardzo dobry kontakt miałem i czuło się ich zdanie, wiesz, rozmawiałem z agentami, wszyscy mówią Aston Villa. Żona, no wiadomo, Londyn jest super, ale ona mówi, słuchaj, najważniejsze jest to, żebyś ty się dobrze czuł, bo 10 lat skończysz grać w piłkę, będziemy sobie wtedy mieszkać gdzie chcesz, ale najważniejsze jest twoje dobro, żebyśmy grali, żebyś grał tam, gdzie ty się będziesz czuł dobrze i też pokazała mi takie wsparcie, że gdziekolwiek nie będę, ona będzie przy mnie i to było dla mnie mega ważne, taka jakby brak takiej kolejnej presji w mojej głowie. No i wiesz, i rozmawiam już z Łukasz, agenci, brat, tata, tu, no dobra, Aston Villa i mówię, dobra, ale nawet, wiesz, West Ham mnie chce, ale nawet David Moyes nie dzwonił, wiesz, tak nie ma takiego rozmowy. Przysięgam, powiedziałem to, pamiętam chłopakom w szatni, nawet nie 3 sekundy, sekundę później Łukasz Fabiański dzwoni i mówi, tutaj menadżer chciałby z tą porozmawiać. I wiesz, i nagle mówię, no nie dzwonił nagle David Moyes. No i porozmawiałem z menedżerem i wiesz co, ja odczułem po prostu, że Aston Villa, wiesz, cieszyłem się, że West Ham je chce, podziękowałem, porozmawiałem z nim, ale jakby w tym momencie, w tamtej chwili odczułem, że Aston Villa bardziej mnie chce, że to jest jakby miejsce, w którym bardziej widzę swoją przyszłość, nie tylko w następny rok wypożyczenia, ale też długotrwało i taką podjąłem decyzję, wiesz, możesz się zastanawiać, co jeśli bym poszedł do West Hamu, czy zagrałbym więcej meczów. Ja uważam, że oczywiście właśnie też chcę to powiedzieć, że te myśli, nawet Łukasza pytałem, znaczy rozmawiałem z nim, nie pytałem, ale że takie myśli mam w głowie, że kurde, może mogłem iść do West Hamu, tam bym więcej grał. Już po, my, rozumiem, tak, po teraz, transferze już tydzień temu. Ja mówię, nie, no, to jest totalnie bez sensu, bo nikt nie wiedział i mając karty, które miałem wtedy, no to jedyną oczywistą decyzją wydawało się Aston Villa. Ja pamiętam nawet chłopaki, które się zajmują na co dzień Premier League, wtedy też mówili, nie no, to jest dobry krok, wypada Diego Carlos, wiesz, kupiony tak. za ogromne pieniądze z Ligi Hiszpańskiej.
no nie, no chyba tu się wszystko składa, no on będzie grał. Nie? Tak, no, tak, grał. I wiesz, ale to widzisz, no i to jest sytuacja, w której chłopaki Edric Onza i Tyron Minks grają solidnie, nie popełniają błędów i wiesz, jeżeli ja bym był na ich miejscu, to też nie oczekiwałbym, że trener mnie bez powodu zmieni. I po prostu to jest ten moment, kiedy trzeba wykazać się cierpliwością, trzeba się wykazać profesjonalizmem i nie obrażać się, nie grać popularnego szefa, tylko troszkę pokory i pracować, być cierpliwym. I myślę, że najważniejsze jest dla mnie to, żebym był teraz cierpliwy i żebym robił wszystko to, na co mam wpływ, czyli ciężko pracować. Mhm. No to jest jedyna rzecz, którą ja, no i ja jedyny sposób, jaki mogę dać siebie do składu, to wyjść na każdy trening, ten, kto był mecz, grać jak najlepiej potrafię na treningach, pokazywać nowemu trenerowi teraz, że jestem gotowy, że może mnie dać i że ja dam mu dużo też jakości, bo uważam, że ją mam i po prostu to jest jedyne moje zadanie. No, on decyduje, on jest szefem i to on wybiera pierwszą jedenastkę. Ja jedyne co mogę robić, to ciężko pracować i być gotowy w każdym momencie. No i wracając do tego ostatniego dnia, no i wiesz, działo się tyle. I, no i dobra, porozmawiałem z Davidem Moysem i no i już wiedziałem, poczułeś wewnętrznie. Poczułem wewnętrznie, że po prostu wiesz, zawsze, od co okienko jakiś tam temat West Hamu się przewijał, ale okay. Uznałem w tym momencie, że ta Aston Villa bardziej mnie chce, że poczułem, że tutaj mnie bardziej chcą i dlatego zdecydowałem się przejść do Willi i uważam, że to jest klub, który ma ogromne jakby ambicje, tylko to jakiego teraz trenera zatrudnili pokazuje, w którą stronę chcą iść, bo tak naprawdę pierwszy tydzień, a jestem pod wrażeniem dużym trenera, to tylko pokazuje, w którą stronę chcą iść, jakie mają ambicje i myślę, że jestem w dobrym miejscu. Myślę, że jestem w bardzo dobrym miejscu, gdzie się mogę dużo nauczyć, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby jeszcze tak, wracając do pana Dziekanowskiego, nie rozwija się, stanął w miejscu, nie chce się rozwijać, to właśnie uważam, że tak, rozwijam się, uczę się, mam challenge i dlatego zmienię klub, żeby po prostu zrobić kolejny krok jakby w mojej karierze. Nie wiem, to też, wiesz, ja nie wiem, gdzie jest moje 100%. Mhm. Ja nie wiem, czy jak Van Dijk, ja nie wiem, czy jestem tak. Może za 2 lata będę w Liverpoolu i tak się rozwinę, bardzo bym chciał, będę ciężko na to pracował, ale może moim 100% jest Aston Villa, może moim 100% jest inny klub, ale najważniejsze, żebym pracował tak mocno, jak tylko mogę, żeby po prostu te swoje 100% osiągnąć. Ale gdzie to jest, nie mam pojęcia. Wiesz, bo fajnie wszystko nam się składa w jedną całość, bo wracamy znowu do takich rozważań ekspertów i kibiców. Dziś oni, czy my, biorą sobie 2 kartki papieru i na logikę dziś właśnie patrzą. Nie no, West Ham to miał na przykład jeszcze Ligę Europy, europejskie puchary. No tu miałby jednak więcej czasu do gry, nie wiem. I że tu powinien jednak się skierować bardziej w stronę Londynu. Ale nie biorą też pod uwagę, że jednak też West Ham w tamtym momencie, pamiętam, była sytuacja między innymi, że miał odchodzić Craig Dawson, nie odszedł. Przyszedł też między innymi... Jeżeli mieli 2 środkowych obrońców, Kerrer, pamiętać, tak? Tak, tak, mieli tak. Tego Marokańczyka ściągnęli i Kerrera z Paris Saint-Germain, więc to też no, trochę pokazywało mi, że wiesz, jakby no, tam chcieli mnie, ale też jak nie przyszedłem, to się nic nie stało. A dzisiaj łatwo, bardziej, wiesz, z perspektywy czasu się wszystko łatwo ocenia, ale wtedy faktycznie przyszedł ten Marokańczyk, to Najef Aguert, przyszedł Tilo Kerrer, był jeszcze Ogbonna, tak jak mówię, został jeszcze 5 czy 6 środkowych obrońców w tym momencie. Craig Dawson, więc wiesz, ja myślę, że takie dywagacje, czy może lepiej co by było dzisiaj, gdyby, klasyczne. Nie, to klasyczne. No wiesz, ale ja mogłem po podpisaniu z Hamem iść po schodach i złamać nogę i bym wypadł z gry. Wiesz co chodzi, mogłem, nie wiem, no, mogło się dużo rzeczy wydarzyć, na które nie mógłbym przewidzieć i tego też nie byliśmy w stanie przewidzieć. Mogło być tak, że od pierwszego meczu bym zaczął grać w Aston Villa, no mogło być tak, ale nie jest. Realia są takie, że na razie nie gram, ale ciężką pracą będę grał. A powiedz jeszcze, bo Stevena Gerrarda już nie ma, taka jest piłka, to jest niesamowite. On dużo ciepłych słów powiedział tobie bezpośrednio, o czym wspomniałeś, no ale faceta nie ma już w klubie. Jak ty w ogóle ten krótki czas wspominasz pracę z Gerrardem? To bardzo dobry człowiek, trochę
przykro, bo wiadomo, legenda piłki, bardzo dobry człowiek, rozmawiał dużo z zawodnikami, wiesz, coś nie funkcjonowało, myślę, że Jak to 09, czasami nie wiesz, co nie działa czasami już. po prostu może nie ma chemii, może nie ma takiego flow, może byli nieodpowiedni zawodnicy do jego systemu gry, wiesz, dużo rzeczy, ja też nie byłem odpowiednio długo w tej drużynie, żeby móc się wypowiadać, co nie grało. Nie, bardziej chodzi mi właśnie o właśnie, twój taki nie, ja mam pozytywne, odbiór. Bardzo pozytywne, przyjazny, mimo wiesz, że troszkę inaczej miało to wyglądać, to uważam, że szczery człowiek mówił jak jest, bo później też miałem z nim rozmowę, więc to ja pozytywnie życzę mu jak najlepiej, myślę, że bardzo dobrym człowiekiem jest i jeszcze długa droga przed nim, no wiesz, sukces w Rangersach, Premier League pokazało, że trochę jest bardziej wymagająca liga, trochę trudniej tutaj pozostać i myślę, że to jest też wojownik, osoba, która się nie poddaje, bardziej bym tak powiedział, i on będzie ciężko pracował do tego, by w koniec końców zostać w Premier League menadżerem i myślę, że będzie. A sam klub, mówisz, że widać, że te ambicje zwłaszcza są ogromne. Jak ciebie tutaj przyjęli, jak ty sobie wszedłeś do tej szatni, w której jest chociażby Mati Kasz po meczu z Manchesterem United. Chwilę mieliśmy okazję wspólnie powstać. Wiadomo, Mati to cały czas jest taki turbo pozytywny. To bardzo przyjazna drużyna. Tutaj bym powiedział, że Aston Villa to jest kultura. To jest, ludzie żyją bardzo tym klubem. Społeczność, no na każdym kroku widać, że po prostu jest duże wsparcie. Sam miałem się okazję przekonać, wczoraj atmosfera na meczu była top. Fenomenalne, tak. Pierwsze zwycięstwo w lidze od 27 lat u siebie z Manchester United. Znaczy, widziałem to. Przyjechałem i od razu. Nie, tak. Nie, naprawdę, super mecz wczoraj też. Myślę, że te założenia trenera, które nakreślił w tak krótkim czasie, zrealizowaliśmy w 100%, więc bardzo dobre zwycięstwo. Wiesz co? Top. Jedyne, co się mogę wypowiedzieć, ludzie w klubie bardzo przyjazni, tak jak Southampton, naprawdę. Tutaj piłkarz jest bardzo doceniany, piłkarz jest na pierwszym miejscu i na każdym kroku starają ci się ułatwić życie. Wiadomo, jest presja, są też wymagania w stosunku do danej osoby, ale naprawdę ludzie, miejsce, centrum treningowe, baza. To jest Premier League i wiesz, praktycznie wszystkie kluby mają topowe warunki, więc nie ma na co narzekać. Ja jestem bardzo zadowolony i tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla mnie do tego, żeby się rozwijać, żeby się uczyć i zrobić ten kolejny krok w mojej karierze. Ostatnim meczem Stevena Gerrarda było spotkanie z Fulham, w którym, dobrze mówię, tak, z Fulham było ostatnim, w którym ty dostałeś jeszcze właśnie szansę od pierwszej minuty. Czy ten mecz nie był takim momentem, w którym jednak, nie wiem, no, nie pokazałeś się tak, jak chciałeś pokazać? Być może, przecież wszyscy zagraliście po prostu mega, no, poniżej oczekiwań, tak. W którym, no nie wiem, może na jakiś czas się po prostu odłożyłeś na półkę, nie, na ławkę, nie, nie, na ławkę rezerwowych? Nie. Wiesz, byłem zdziwiony w przerwie. Trener mówi, że to nie jest... Powodem zmiany nie jest mój występ, tylko po prostu zmiana taktyczna, że musi wejść ofensywny zawodnik, bo przegrywaliśmy, wiesz, to trener miał presję taką, że musiał wygrać ten mecz. Bo to... Wiesz, bo zmierzam do tego, tylko przepraszam, że jeszcze nakreślę taką sytuację. W tym meczu widać było, że wam nie idzie i tam wiesz, ta cały czas już, jednak tak. Myślę, wydaje, mentalnie drużyna była na łopatkę, wiesz. Ja w tym meczu miałem dużo interwencji. Ja uważam, że grałem na swoim poziomie. Wiesz, zawsze jesteś oceniany z perspektywy występu drużyny i, no właśnie, no właśnie, o to i chodzi. Występ był dużo, dużo poniżej oczekiwań. Aczkolwiek ja uważam, że zagrałem na swoim poziomie i wiesz, dużo. Wiesz, ja mam szczere relacje z bliskimi, z agentami i wiesz, jakbym zagrał zły mecz, to nie mówił, że zagrałem dobry mecz, no bo to bym sam siebie oszukiwał, ale nie był to wybitny mecz, bo drużyna przegrywa 1-0 i po prostu graliśmy źle jako kolektyw, ale też nie uważam, że ja jako osoba zawiodłem siebie. Trudny moment, bo no, trener dokonał zmiany, wiesz, no nie wygląda to lepiej, kiedy trener zdejmuje środkowego obrońcę w 45 minucie. No ale jak agent czy przyjaciel cię pyta, czy kontuzja, bo zostaje zmieniony, no to świadczy, że chyba jednak nie było tak źle, więc to jest piłka nożna, wiesz, emocje,
Byłem zły w przerwie, no bo to wiadomo, chciałem pomóc drużynie, chciałem grać dalej, ale trener podjął taką decyzję, musiałem ją uszanować, wiadomo. Trudny był dla niego moment, bo musiał wygrać ten mecz, grając z Fulham, mając taką presję, jaką miał ze strony właścicieli, musiał wygrać ten mecz, więc starałem się w jakiś sposób go zrozumieć i tyle, no to jest przeszłość. Nie zmienimy tego drugi raz, tego meczu samego nie zagramy, tak jak powiedziałem. Zagrałem i no, muszę dalej czekać, pracować i kiedy ta szansa kolejna nadejdzie, wykorzystać ją. Tak, ale tak jak mówię, ten mecz po prostu już widać było od początku, nie, że faktycznie już on wam nie siadł. Wiesz co, od pierwszej Fulham minuty, wyglądało na naszym tle jak Manchester City. Tak. I to było, to myślę, że to jest idealne podsumowanie tego meczu. Nie byliśmy wystarczająco blisko siebie, agresywni, nie potrafiliśmy utrzymać piłki po jej odbiorze. Tam no, po prostu się wszystko już nie kleiło i no, to było widać po prostu, że coś jest nie tak. I tyle, taka jest piłka nożna, niestety. Taka jest piłka nożna. Ktoś musi stracić pracę, żeby ktoś mógł ją dostać. Ktoś musi grać, żeby ktoś też nie grał. Dokładnie, no i tyle. Myślę, że nie ma co się nad tym roztrząsać. Tak jak powiedziałem, tego czasu już nie zmienimy. Przeszłości, no nie mamy wpływu już na przeszłość. Możemy się skupić na tym, co jest tu i teraz. I jest nowe rozdanie. Myślę, że trener nasz. Myślę, że możemy czerpać z niego inspirację. Wczoraj przed meczem powiedział, że 15 sezonów z rzędu grał w europejskich pucharach i przyszedł do Aston Villa, bo potrzebuje dużego challenge'u. Że jak jest mały challenge, to jest mała nagroda trochę. I jak jest duży challenge, to jest duża nagroda. I tak sobie siedziałem w szatni i myślałem, kurczę, przyszliśmy do Aston Villa z tego samego powodu. I myślę, że to jest takie fajne podsumowanie, że ja potrzebowałem challenge'u, trener potrzebował challenge'u i mam nadzieję, że dobrze to połączymy, będę grał. Ale tak, trener zrobił wrażenie i myślę, że pokazał, że ciężką pracą można daleko dojść. Jeden z najwybitniejszych, mówimy o Unai Emery, oczywiście aktywnych trenerów, patrząc na jego osiągnięcia i też z klubami, w których pracował, bo nie były to zawsze, powiedzmy, takie najbardziej znane profile. Okay, Arsenal, słuchaj, z Villarreal tak. Przyszedł do półfinału Ligi Mistrzów, tam to jest duża rzecz, prawda? Lewy niekoniecznie go dobrze wspomina. Ale jaki to jest trener? Wiadomo, krótko pracujecie, więc no domyślam się, że nie wiesz, będzie to pierwszy, jakiś głęboki. Pierwsze takie... Pierwsze twoje wrażenie. Wrażenie no bo... moje to jest taktycznie szalony. W sensie szalony pod względem takim, jak bardzo analizuje, jak dużo analizuje i jak dobrze to robi, naprawdę, wiesz, pierwszy raz, w sensie zawsze jesteś przygotowany do meczu, wiesz, masz nakreśloną taktykę, ale wczoraj przed meczem mieliśmy po prostu na każdą, i też każdy z nas chłopaków się dziwił, że na każdą sytuację boiskową byliśmy przygotowani. On mówi, że wszystkie sytuacje po prostu, ja mówię, to jest niesamowite, po prostu wszystko mieliśmy przeanalizowane. Oczywiście to dużo czasu zajęło, bo mieliśmy dużo taktyki, dużo analiz, ale można było powiedzieć, że byliśmy bardzo, bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Myślę, że z tego on słynie, że ma tych swoich analityków, bardzo, bardzo mocno analizują te mecze, ale też bije od niego takie ciepło. Myślę, że jest po prostu dobrym człowiekiem, który kocha piłkę nożną, kocha analizę i kocha wygrywać. Myślę, że on próbuje w nas to zaszczepić, takie bycie pozytywnym i też to byśmy ciężko pracowali, bo tylko ciężką pracą można zajść daleko. A propos przygotowania, to Janku, czy ty będziesz gotowy na mundial? Bo są oczywiście, już kręcimy się wokół tych głosów, obawy. Bednarek nie gra, Glik kontuzjowany nie gra, ta obrona rozmontowana, problemy w środku pola. To nie tyczy się tylko ciebie, ale ogółu gdzieś jakichś różnych obaw, tak jak wspominałem a propos reprezentacji Polski, ale ja pytam stricte ciebie. Czy ty czujesz się, czy będziesz gotowy na mundial w 100%? Będę, wiesz co? Bo wiesz, to jest najśmieszniejsze, bo też już są głosy, kurczę, no Bednarek nie gra od pół roku. Bednarek nie, no już... właśnie to mnie śmieszy troszkę, bo wiesz co, no, ja chyba nie grałem z 2 miesiące. Przez ostatnie 3 lata grałem ponad 100 meczów. Bardzo dużo zagrałem meczów, nie? Tak, to liczę samo Southampton, 34, 42, 39, no, 27. Samo czyli... Southampton plus kadra, to jest no, praktycznie ponad 100 meczów w 3 lata, więcej niż 100. Dużo więcej niż 100. 200 meczów w 4, myślę, zagrałeś. Dokładnie, więc wiesz, przez
te 4 lata było tych meczów za dużo. Mówiło się, że będę jednak przemęczony, że trochę jakby ryzyko kontuzji i tak dalej. Teraz nie gram 2 miesiące. Ja przez 2 miesiące nie zapomniałem, jak się gra w piłkę. Przez 2 miesiące nadal ciężko trenuję, nadal trenuję z bardzo dobrymi piłkarzami, nadal mi to bardzo dużo daje, nadal się rozwijam. Więc można być spokojny. Ja będę, jak będzie gotowy. Tak jak powiedziałem, te 2 miesiące nie przyczyniły się do tego, że zapomniałem, jak się gra w piłkę. Oczywiście lepiej było, jakbym grał. Nie jest to sytuacja optymalna, ale też nie jest sytuacja, w której ja nie gram rok, nie gram pół roku, nie gram 4 lata, tylko ja nie gram 2 miesiące. To jest bardzo duża różnica. Nadal ciężko trenuję, to nie jest tak. Tak jak mówiliśmy o tej, mówiłeś o tej górze lodowej, że tylko widzimy jej wierzchołek. To nie jest tak, że ja teraz w domu siedzę, nie gram i sobie leżę na kanapie i gram na PlayStation. Nie, nie, nie. Ja właśnie dużo ciężej trenuję, dużo mocniej pracuję, bo wiem, że nie tylko sobie, ale muszę udowodnić trenerowi, że zasługuję na to miejsce. Dlatego ja będę bardzo dobrze przygotowany, mentalnie będę głodny, będę wygłodniały, żeby pokazać, żeby udowodnić, żeby jak najwięcej dać tej drużynie i myślę, że koniec końców zadziała to tak w drugą stronę. Zadziała to dobrze, że żeby pokazać właśnie, że jest się głodnym tej gry, że się zasługuje na to miejsce, nie tylko selekcjonerowi, ale trenerowi w klubie i myślę, że to będzie takie pozytywne połączenie takiej no mimo wszystko doświadczenia, już trochę tych meczów rozegrałem mimo swojego wieku, trochę zobaczyłem, trochę wiem, na co trzeba być przygotowanym na tych mistrzostwach świata i myślę, że w drużynie my musimy być na to gotowi, byśmy my wewnątrz siebie byli mocno przygotowani do tego turnieju, byśmy my cieszyli się z tego turnieju. Myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy my nie popadli w takie przeświadczenie, no trochę nie oszukujmy się, jest tego, wiesz sam, jest ten głos, że po co my jedziemy i tak nie mamy szans. Powiem wiesz ci, że od dawna nie było chyba takiego turnieju, tak mi się wydaje, żeby były tak niskie oczekiwania wobec kadry. Wiesz co? Że jedziemy na skazanie. Te niskie oczekiwania, okej. Ja myślę, że te niskie oczekiwania są spowodowane tym, że je mieliśmy zbyt wysokie wcześniej. I wiesz co? No nie oszukujmy się, my nie jesteśmy Belgią, nie jesteśmy Holandią. My jesteśmy reprezentacją, która ma na tyle jakości, by zakwalifikować się na każdy turniej. I mamy na tyle jakości, by zagrać dobre spotkania na tych turniejach. I myślę, że to jest nasze maksimum, tak jak było Euro 2016, kiedy naprawdę super zagraliśmy, udało się dojść do ćwierćfinału. Nasze minimum to jest dojście do tych mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Później gramy i my jako piłkarze powinniśmy jechać się tam i cieszyć się z tego, że tam jesteśmy. Powinniśmy dać siebie maksa. Nie jesteśmy żadną Argentyną, żadną Brazylią, która jedzie i musi wygrać ten turniej, mając taką jakość. My jesteśmy reprezentacją Polski. Powinniśmy się z przestrzeniem, żeby grać dla siebie, dla rodziny, dla kibiców i grać tak, abyśmy po turnieju wrócili i każdy był z nas dumny. I myślę, że to jest dla nas minimum i myślę, że to są taka droga, którą powinniśmy my się kierować, bo okej, są niskie oczekiwania i myślę, że najważniejsze jest to, by te niskie oczekiwania, te głosy krytyki, że po co my tam jedziemy, my jesteśmy najgorsi, że przecież my przegrywamy z Holandią 2-0. Okej, my musimy znać naszą wartość w drużynie, musimy wiedzieć, że mamy jakość, mamy lewego ziela, mamy super piłkarzy, mają jakość i my musimy wszyscy razem być drużyną, musimy pokazać, że trzymamy się razem i nie możemy dać, według mnie, ulec takiego głosu ekspertów, dziennikarzy, że my jesteśmy słabi i najgorsi, że po co my tam jedziemy. Właśnie nie. My musimy wewnątrz grupy, moim zdaniem, być silni i pokazać, że jedziemy tam, pokazać, jakie mamy umiejętności i cieszyć się tym. Najważniejsze jest jechać, cieszyć się mundialem, bo mundial nie gra się co tydzień, to nie jest zwykły mecz i musimy tam jechać i po prostu czerpać z tego radość. Jesteście też taką mimo wszystko drużyną, bo rozumiem twoje zdanie i się z nim nawet w 100% zgadzam, że często nasze oczekiwania może przez pryzmat lewego, zwłaszcza może przez pryzmat Zielińskiego, nikomu nie ujmując absolutnie, ale jakby kierują nas w stronę, że my w każdym meczu możemy pokonać taki zespół jak Holandia, taki zespół jak Belgia, taki zespół jak Hiszpania. A jednak realia są chyba nieco inne. Co nie zmienia faktu, że potraficie z tymi najlepszymi, jak Hiszpania, też powalczyć i też zrobić dobry wynik. Słuchaj, no my musimy takie mecze grać sposobem, nie zawsze. Oczywiście, wiesz, my mamy lewego Zielka, a oni mają
trochę więcej takich piłkarzy topowej klasy. My mamy dobrych piłkarzy z dużą jakością, ale nie na najwyższym poziomie. Tak? Tak, mocna, dobra, średnia, mocna. Mocną, solidną marką, szanowaną w Europie, bo uważam, która regularnie jeździ na turnieje. Słuchaj, każdy z nas, jeżeli rozmawiam z chłopakami, każdy z cudzoziemców, z którymi gram, ceni reprezentację Polski, mówi, że dobra drużyna plus lewy, zawsze trudno się gra. I słuchaj, my musimy być taką drużyną. Ja myślę, że my musimy być mocni, musimy z tymi mocniejszymi grać sposobem, czyli może troszkę defensywka, troszkę się cofnąć. Tak. Zwłaszcza na turnieju. Turniej pokazuje. Słuchaj, defensywa jest kluczem. Wiesz, my mówimy o stylu, że styl... Jechaliśmy na Walię, zagraliśmy na zero z tyłu, wygraliśmy na zero. Słuchaj, jak ludzie by byli, większość ludzi, która była na meczu, usłyszałaby hymn Walijczyków przed meczem, to by myślała, że już jest 0-2. Znaczy 2-0 dla Walii. Tak, ryknęli. Tak, ryknęli. Taka była atmosfera. Mówię, wow. I wiesz, o co chodzi? I nikt w Polsce, znaczy nikt, większość ludzi w Polsce nie zdaje sobie sprawy, myślę, nie chcę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że to był bardzo trudny mecz. Wiesz, Belgia tam pojechała 1-1. Polacy potrafili jechać, zagrać. Oczywiście były momenty, w których się broniliśmy, ale oni mają też jakość. Oni mają większość zawodników, którzy gra w Championship czy w Premier League, mają też wybitnych zawodników jak Gareth Bale. I oni też mają jakość. I to nie jest tak, że oni nie chcieli tego meczu wygrać. Oni tak jak my chcieli atakować, chcieli wygrać, chcieli strzelić gole. W tym meczu okazaliśmy się lepsi, bo mieliśmy jakoś super podanie Kiwiorka, lewy zgrał, Świderek strzelił. Okazało się, że w jednej sytuacji byliśmy lepsi. My mieliśmy dobry moment, w którym dobrze broniliśmy i wygraliśmy ten mecz. I mi się wydaje, że szukanie styl, że zły styl. Słuchaj, zagraliśmy na zero z tyłu, utrzymaliśmy się w grupie A Ligi Narodów i to był nasz cel. No, koniec kropka. Czy za rok będzie ktoś pamiętał, w jakim stylu wygraliśmy z Walią? No nie. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy, że utrzymaliśmy się i nadal będziemy mogli sprawdzać się na tle tych najlepszych drużyn w Europie. Jeszcze a propos tego, co się dzieje teraz. Czy ty na to patrzysz, bo tak się zastanawiam, może to jest dobre pytanie. Czy to jest najtrudniejszy od dawna taki moment w twojej karierze? Tak to postrzegasz? Nie. Najtrudniejszy ja miałem już w tamtym roku w Southampton. To był najtrudniejszy moment, bo wiesz, ja grałem mecz i to bardzo dużo mnie kosztowało. Wiesz, ja nie mówiłem, co czuję, jakie mam problemy. W klubie nikt nie wiedział. Rodzina praktycznie też nikt nie wiedział. Wiesz, czy to jest, teraz moment, wracając do samego początku naszej rozmowy, to trochę się budowało też no w tobie. Tak, wiesz, to naraz, to nie było tak, że nagle Jan Bednarek sobie powiedział, że chce. Pamiętam, transfer. Rozmawiam ze swoim dietetykiem, mówię, słuchaj, jestem taki zmęczony. Ja mówię, co się dzieje? No, dużo meczów, ale ja mówię, ja nie wiem, co się dzieje. Ja byłem wykończony. I wiesz, i on wiesz, mówi, dobra, dużo meczów, to trzeba dużo kalorii jeść i tak dalej. A to było po prostu zmęczenie, że głowa nie regenerowała się, tak jak mówiliśmy, głowa się nie regenerowała i przez to, jak się głowa nie regeneruje, to organizm też się nie regeneruje. Ja byłem wykończony. I każdy mecz, rozegranie każdego meczu kosztowało mnie, nie jak jeden mecz, tylko jak grałem dwa mecze. To był dla mnie podwójny wysiłek i żeby zmusić się do tego, by być na każdym, wiesz, zagrałem 34 mecze, 4 gole strzeliłem, to dużo goli strzeliłem, wiesz, to był dobry dla mnie sezon, a kosztowało mnie okrutnie dużo. I wiesz, i nikt o tym nie wiedział, a to był najtrudniejszy czas w moim życiu, bo musiałem podwójnie zmuszać się do tego, żeby być przygotowany. Wiesz, no jak nie jesteś przygotowany w Premier League na mecz, no to wiesz, co się dzieje wtedy, jesteś mielony. Więc no ja musiałem być podwójnie gotowy, więc no to był najtrudniejszy dla mnie czas. Teraz, wiesz, no, z perspektywy innych ludzi, to powinien być najtrudniejszy czas Mistrzostwa Świata. Nie gram, zmieniłem klub, nie gram. O co chodzi? A tak, z perspektywy Jana Bednarka? Totalnie nie. Z perspektywy Jana Bednarka to jest dla mnie bardzo dobry czas, w którym odzyskałem bodziec do bardzo ciężkiej pracy, żeby udowodnić, że zasługuję na grę. Jan Bednarek każdego dnia wraca do domu, budzi się szczęśliwy, wraca zdrowa rodzina, jest szczęśliwy i myślę, że idę tylko do przodu, cieszę się z tego, co mam. Czyli wręcz przeciwnie, możesz powiedzieć. Wychodzisz z dużego psychicznego dołka. Dokładnie. Dokładnie. Odżyłem i wiesz, jestem po prostu teraz sobą. O, muszę tak powiedzieć, że jestem sobą i jestem szczęśliwy. To jeszcze już zmierzając do końca, bo dużo o tobie poczytałem, tak właśnie ekspertów, piłkarzy, boże, bardziej byłych piłkarzy, ekspertów, kibiców i dużo z takich zarzutów. Bednarek nie przeskoczy pewnych swoich ograniczeń. Bednarek nie potrafi wyprowadzać piłki. Bednarek jest elektryczny. Więc wydaje mi się, że dużo jest tej krytyki teraz pod twoim Słuchaj, no najłatwiej jest krytykować osobę, która
jest targetem, który no, no, najłatwiej teraz mnie skrytykować, wiesz, nie gram i zbudować taką narrację, że jest źle i że jestem najgorszy, no to no jest łatwo. Ja nie uważam, że jestem elektryczny, nie uważam, że źle rozgrywam piłkę, uważam na odwrót, że dobrze rozgrywam piłkę, ale każdy ma prawo do własnej opinii i chciałbym z każdym z tych ludzi, którzy tak się wypowiadają, przeanalizować ten mecz, w którym uważają, że źle rozgrywałem tę piłkę, jest też taktyka, że źle to robiłem. Nie ma problemu. Możemy z każdym, kto jest chętny, zapraszam. Kurczę, możesz mieć dużo chętnych. Nie ma problemu. Naprawdę możemy usiąść, może coś zorganizujemy kiedyś przeanalizować, jeszcze. Tak, wspólne. Ale to nie, ja nie muszę, wiesz, to nie chodzi o to, żeby teraz się robić wybielać show, jakoś, tak. Wybielać się. Oczywiście ja mogę się rozwijać, muszę się rozwijać i mam dużo aspektów, nad którymi muszę pracować, ale ja uważam, że jestem dobrym zawodnikiem, uważam, że mam dużo jakości. Oczywiście muszę nad wieloma aspektami pracować, nad rozegraniem, nad grą w obronie, nad wszystkim trzeba pracować, ale też nie uważam, że jestem złym zawodnikiem. I tak jak no, tobie mówiłem wcześniej, no, trzeba sugerować się opinią ludzi, na których zdaniu nam zależy, którzy mają konstruktywną krytykę i myślę, że najłatwiej jest powiedzieć, Bednarek źle rozgrywa, Bednarek źle broni, Bednarek nie umie biegać, Bednarek w ogóle nic nie umie. No a rzeczywistość trochę jest inna. Wiesz, no, tak jak mówiliśmy, no, jest moda na krytykę, jest moda na to, żeby no, z kimś jechać popularnie, ale... A jednak ten Bednarek zagrał no tak, właśnie widzisz, powyżej 130 meczów w Premier League. No, nikt ci tego nie podarował. Tak jak mówiłem, to są nawet często takie abstrakcyjne wręcz statystyki, że jesteś najskuteczniejszym Polakiem w Premier League. Wiesz, no mało tego, masz więcej goli na mundialu niż lewy. Wiesz, nie, to nie ma sensu się tak porównywać. To jest totalnie bez sensu. I to też, wiesz, nie ma sensu, żebym ja teraz mówił, co ja osiągnąłem Nie, bardziej wiesz, chodzi mi, wiesz, że dziś ta jedna karta jest tylko widoczna. Bednarek nie gra. No ale wiesz, no ale to jest właśnie... A nikt nie patrzy. O czym, ale to jest w ogóle dla mnie... No nie gram, okej, ale ja nie gram 2 miesiące. Aha. Wiesz, co chodzi? Ja nie gram 2 miesiące. A grałeś 5 lat właściwie teraz. No, no i co? No, tak, każdy sezonów. Z nas ma trudniejszy okres w życiu. I ja mam nadzieję, że ten najtrudniejszy jest za mną. Idę do przodu. I no okej, każdy może powiedzieć, że Bednarek nie gra. No bo takie są fakty. Nie gram, ale nie gram 2 miesiące. I to jest moim zdaniem koniec w ogóle jakichkolwiek dywagacji. I te 2 miesiące nie uczyniły mnie gorszym zawodnikiem. Słuchaj, no nie, no dla mnie to w ogóle, ja nie czuję potrzeby, że ja muszę się tłumaczyć komuś, kto mówi, że ja jestem elektryczny i ja nie umiem rozgrywać piłki. No to, no nie, nie, w ogóle nie będę się wypowiadał na ten temat, bo to jest dla mnie, no bez sensu. Naprawdę dla mnie to jest bez sensu, no bo jak ja bym nie umiał grać w piłkę, no to bym nie rozegrał w najlepszej lidze świata ponad 140 meczów. Tomek, to, no to są... Słuchaj, tutaj nie ma ludzi, którzy nie znają się na piłce, którzy biorą kogoś, bo ładnie się uśmiechnie, jest miły i mówi, że ciężko pracuje. No nie ma czegoś takiego. No każdy walczy o to na najwyższą pozycję, żeby jak najwięcej zarobić. Nie ma przypadku. To ktoś by mnie wziął i zagrałbym 140 meczów? No nie wziąłbym je. Nie zagrałbym ponad 40 meczów w kadrze, jakbym nie umiał grać w piłkę. No takie są fakty. Oczywiście, no są mecze, w których gram lepiej, w których gram gorzej. Tak jak mówiłem, może to jest maks moich możliwości, a może nie. A może po prostu ktoś ma inną perspektywę niż ja i widzi pewne rzeczy inaczej. I myślę, że ja więcej w ten sposób, ja na ten temat nie potrzebuję się wypowiadać, bo ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Tak jak ja powiedziałem, mam zdrową rodzinę, mam wszystko, czego w życiu potrzebuję. Jestem w super klubie, gram w reprezentacji Polski. Jak byłem mały, to nigdy o tym nie zamarzyłem, więc no nie będę się tłumaczył komuś z tego, jaki jestem. Po prostu ja jestem takim piłkarzem. Mam nadzieję, że no, ci wszyscy eksperci mogliby to robić lepiej niż ja, jeżeli byliby na moim miejscu. I tyle, no nikt za mnie tych meczów nie zagra. Jan Bednarek, piłkarz Aston Villa i reprezentacji Polski, był moim i waszym przede wszystkim gościem. Fenomenalna rozmowa. Jestem zbudowany. Szczera. Tak, ale to co wszystko powiedziałem, dzisiaj... wiesz, to co czułem i o czym nigdy nie mówię, i to jest tyle. To nie jest nic, że ja sobie coś wymyśliłem, tylko tak jak ja czuję, tak jest. Co czujesz na temat mundialu? Bardzo już krótko na. Co czuję na temat mundialu? Mundial, za moment. Wiesz co? Właśnie czuję to, co powiedziałem, żebyśmy my jako nasza drużyna, jako piłkarze, jako sztab, trenerzy pojechali tam i cieszyli się z tego,
jak tylko możemy. Bo ja pamiętam, w 2018 wiadomo, trudny czas, turniej, źle poszedł, fatalnie wszystko. Ale ja wjeżdżając do tej Rosji, zobaczyłem, jak wielki to jest turniej, jak wielkie to jest wydarzenie. I ja mam nadzieję, że każdy z nas, zawodników ze sztabu, żeby to nie był dla nas stres, żeby to nie była dla nas presja, tylko żeby to dla nas była radość i wspomnienie na całe życie, że zagraliśmy na tym mundialu, nie tylko zagraliśmy, ale zagraliśmy tak, jak mogliśmy. Zagraliśmy na 100% swoich możliwości, że zrobiliśmy wszystko, żeby te mecze wygrać. I to jest nasz cel. Co nam życie przyniesie? Nie wiadomo. Może Meksyk będzie lepszy, może wygrają z nami, może Arabia będzie u nas lepsza. Ale najważniejsze, żebyśmy my byli w 100% gotowi, żebyśmy cieszyli się z tego, że tam jesteśmy i żebyśmy my jako drużyna nie dali, żebyśmy byli wewnątrz silni jako drużyna. Żebyśmy my nie dali sobie wejść do głowy, że my jesteśmy fatalni, że my po prostu bez sensu, że tam jedziemy, żebyśmy my byli wewnątrz silni. I myślę, że to jest nasze największe zadanie na ten pierwszy tydzień przed turniejem, żebyśmy w środku byli silni jako grupa, żebyśmy byli tacy scaleni, że jak trzeba iść, to idziemy wszyscy za sobą w ogień i to jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy... No jest, tak jak ty mówisz, są te oczekiwania niskie, że... Żebyśmy byli mocni, po prostu... Fatalni, że po co my tam jedziemy, że lepiej to, nie wiem, nie jechać. No właśnie nie. Właśnie jedźmy, pokażmy, że my jesteśmy razem na Polski, że walczymy i że pokażemy wielu osobom, że można też z nas być dumni, że można powiedzieć brawo i mam nadzieję, że po tym turnieju no będzie taka zbudowana atmosfera wokół reprezentacji Polski, że pokazaliśmy. I to jest dobre przesłanie już teraz na koniec, już tak na 100%. Jan Bednarek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.